Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o przyszłości polskich hodowli, i teraz chciałbym na początku wyróżnić takie trzy hodowle, żeby przejść dalej. Pierwsza hodowla to jest taka hodowla bardzo mała, i tutaj skupiamy się na paru kurkach. Tak naprawdę jajka i kury mamy tylko i wyłącznie we własnym zakresie, nie rejestrujemy hodowli, i średnio przyjmuje się, że takich gospodarstw jest około 50%. To jest pierwsza kategoria, którą chciałem wyróżnić dzisiaj do analizy. Druga kategoria, również taka ważna, myślę, dość, to są gospodarstwa już zarejestrowane, ale które jeszcze nie zatrudniają jakoś tam pracowników, nie mają wyspecjalizowanego sprzętu, natomiast już są sprawdzani przez różne właśnie instytucje, które właśnie się zajmują na przykład czystością, czy to właśnie przechowywaniem jajek, albo dobrostanem zwierząt. Mówię tutaj głównie o weterynarii lub. Lubi sanepidzie. To jest, pierwsza to jest druga grupa. I trzecią grupą, którą chciałbym tutaj właśnie dzisiaj wyróżnić dla Was i Wam to wszystko przedstawić, jest to grupa e, takich dużych producentów, która już zatrudnia e, wielu pracowników. Są to duże fermy, które mają odpowiednie magazyny, odpowiednie pomieszczenia, odpowiedni kurnik, e, mają bardzo dużo kur no i niekiedy wiecie sami z kim mogą mieć. Z kim mogą mieć powiązania. Oczywiście nie mówię, że to, co tutaj Wam teraz przedstawiam, to wszystko jest jakby prawdą, natomiast uważam, że część na pewno jest. Także słuchajcie uważnie, co się dzieje dalej z rynkiem drobiu i jak to moim zdaniem może dalej wyglądać. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o rynek drobiu, bo dzisiaj na tym się skupimy, dotyczący właśnie rolnictwa, to chciałbym Wam tutaj przedstawić właśnie moje przemyślenia. I pierwszym takim przemyśleniem będzie to, w jaki sposób Dalej będzie się to rozwijało i o tyle, ile na przykład tutaj charakteryzując teraz takie duże gospodarstwa, moi drodzy oni mają swoich dostawców, oni mają swoich kontrahentów. Przez wiele lat została wypracowana marka, gdzie tak naprawdę bez względu na to, czy wprowadzą nowy ład, czy wprowadzą różne inne trudne, utrudniające przedsiębiorstwo, utrudniające przedsiębiorcom. Zagadnienia lub podatki, oni sobie jakoś poradzą, ponieważ mają tam swoich doradców podatkowych i ludzi, którzy im e, będą w stanie pomóc. O tyle o ile no, mniejsze gospodarstwa, sami się domyślacie, mniejsi hodowcy mogą mieć duże e, problemy z tego względu, że po prostu nie mają takich dostępu do takich funduszy, nie mają takich kontaktów, takich powiązań, będzie im bardzo ciężko. Oczywiście tutaj nie mówię, że duzi hodowcy e, oszukują, bo tu też jakby nie o to chodzi. Natomiast tak jak mówię, będzie im na pewno e, w jakiś sposób w jakiś sposób łatwiej. E, natomiast mniejszym może być Trudniej. Następna kwestia, moi drodzy, to jest koszt paszy. O tyle o ile bardzo duzi producenci, e, mówię tutaj o hodowcach, fermiarzach, e, mogą mieć jakieś upusty, rabaty, z tego względu, że od danej firmy biorą wiele lat, a dodatkowo biorą bardzo duże ilości. No to tutaj wiadomo, że ceny hurtowe. Mniejszy dostawca, oczywiście, również będzie miał ceny hurtowe, jeżeli ma. 5 tysięcy kur, 2000, tysiące, 3 tysiące. Natomiast słuchajcie, to nie będą mimo wszystko takie ceny jak przy takich e, ludziach, którzy mają 40, 50, 60 tysięcy kur i działają na rynku 30 lat. No bo możecie domyśleć się, że wtedy ceny są e, zupełnie inne. No i nie dotyczy to tylko branży drobiarskiej, ale również innych branż. Taki nam trochę odcinek biznesowy wyszedł, natomiast myślę, że również dość e, ciekawy będzie. To jeżeli chodzi właśnie o to, jakie jest moje zdanie. Natomiast jak ja to widzę dalej, moi drodzy? Jak widzicie, powstają Lidle, powstają biedronki, powstają inne wielkie sklepy, natomiast nie mamy na obecną chwilę za dużo polskich polskich sklepów, a wręcz jak są jakieś takie małe sklepiki na przykład u Bożeny, czy u Kamili, czy, czy jakiś taki sklep, to z reguły jest wypierany przez jakieś żabki, czy przez inne duże dyskonty. Wiadomo, chodzimy do takich sklepów, czy jesteśmy osobami starszymi, idziemy raz do Biedronki, czy do jakiegoś innego sklepu, robimy zakupy na przykład na 2-3 tygodnie, gdzie tak naprawdę kupimy samą spożywkę, całą spożywkę i wtedy mamy ten czas... E, później poświęcony dla siebie, a przez, te, e, przez ten jeden wyjazd możemy zrobić duże zakupy, żeby po prostu do tego miasta nie jeździć. Szczególnie tak się dzieje na wsi. To są tylko moje spostrzeżenia. Jak macie swoje, to również e, napiszcie, co na ten temat myślicie. Jeżeli chodzi, moi drodzy, dalej o kwestie związane z e, z moimi przemyśleniami, dlaczego w ogóle wspomniałem o e, tych dużych sklepach? Z tego względu, że tak samo jak duże sklepy, e, małe są wypierane przez duże, tak samo mali hodowcy będą moim zdaniem wypierani przez dużych hodowców. I tak jak widzicie, że pojawiają się różne ptasie grypy, tym podobne. Z reguły, e, nie mówię, że zawsze, pojawiają się u tych mniejszych drobiarzy. Nie małych, podkreślam, ale mniejszych. Wielkie kurniki, wielkie fermy powstają. Ja tutaj nie będę tutaj konkretnie Wam mówił nazw tych ferm, no bo jakby nie o to chodzi, żeby tutaj robić reklamę czy, czy Wam pokazywać konkretne fermy. Natomiast możecie się domyślać, jak to dalej może wyglądać. No i co? Oczywiście są różne kwestie prawne, gdzie w niektórych miastach czy na przedmieściach również nie możemy hodować kur. Teraz właśnie w jednym takich, z takich miast w województwie mazowieckim. Powiatu tutaj też nie chcę podawać, bo myślę, że już się większość ludzi domyśli, ale w województwie mazowieckim, tutaj trochę pod Warszawą, słuchajcie. Jest zakaz hodowli kur, i tak naprawdę ludzie nie mogą nawet mieć 3-4 kur na własne potrzeby tylko muszą iść do sklepu i kupić te jajka ze sklepu. Ja nie chcę dyskutować, czy to jest dobre, czy niedobre. Sami się musicie zastanowić i podjąć decyzję, co o tym myślicie. No po prostu tutaj chodzi o to, żebyśmy byli, moim zdaniem, jak najbardziej uzależnieni wiadomo, od czego i od kogo. Mówię tak trochę, ponieważ każdy ma inne poglądy i też nie chcę tutaj ingerować. Natomiast dzisiaj wypowiadam się tylko i wyłącznie o branży dorobiarskiej, więc jeżeli się odcinek podoba, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz przechodząc dalej, właśnie chciałbym Wam troszeczkę jeszcze opowiedzieć na, e, tych, na temat właśnie moich przemyśleń, na temat tego, co ja myślę na ten temat i. Czy to wszystko ma ręce i nogi? Jak widzicie, no, jeszcze tutaj na wsi nam nie zakazano hodować kur, natomiast nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Teraz jakieś dane czytałem, że jeżeli są hodowcy, którzy hodują właśnie trzodę chlewną, mówię tutaj o świniach. Dla tych, którzy się nie znają, bo też oglądają, myślę, mnie osoby, które no mają mniejsze pojęcie na ten temat, a warto czasami takiego czegoś posłuchać, no to przez ten rok. Przez poprzedni rok 2021 zostało bardzo dużo y, hodowli tej trzody chlewnej y, zamknięte, również przez te SF-y i te inne choroby, które występują. Natomiast ja się na ten temat czy to jest y, faktycznie, czy te choroby występują, czy nie, nie chcę się wypowiadać, bo tu myślę, że każdy ma swoje zdanie i swój rozum. Y, natomiast Muszę Wam powiedzieć szczerze, że jeżeli chodzi o e, te wszystkie choroby i to co się dzieje, to moim zdaniem jest to delikatnie mówiąc naciągane. E, natomiast wracając do e, tego, jak to się będzie dalej rozwijało, myślę, że duże e, fermy będą się dalej rozwijały, natomiast mniejsze będą delikatnie mówiąc podupadać. Wszystko idzie w górę, gaz idzie w górę, z czego nawozy również idą w górę. E, oprócz tego, jeżeli chodzi o pasze, zboża, również pójdą w górę, z tego względu, że jeżeli nawozy idą w górę, no to rolnicy siłą rzeczy muszą sobie jakoś to wszystko podnieść, żeby cokolwiek w tej kieszeni zostało. Odnosząc się do pośredników, producentów, o tym jeszcze będę mówił. Natomiast słuchajcie, jeżeli mamy sad, mam znajomego, który ma sad teraz 15,5 hektara, i on mi mówi, właśnie, że mając ten sad, bierze za jajko powiedzmy 40 groszy, a u pośrednika kupujemy. Nie mówię o sklepach, bo tutaj nie chce się wypowiadać. Kupujemy na przykład po 4 lub 4,50 a nawet 5 zł jesteśmy w stanie kupić to jabłko. No to gdzie tu jest sens? E, moi drodzy, gdzie tu jest sens i logika? E, musimy wziąć pod uwagę, że na przykład ten rolnik musi mimo wszystko, czy ten hodowca musi zapłacić czy to za pracownika, czy za swoją pracę, czy za paliwo do traktoru, czy właśnie za nawozy, no i musi poświęcić swój czas, a tutaj jest kupił, sprzedał. Więc e, no po prostu jakby jedno z drugim się trochę wyklucza, jest to, jest to dość dziwne w obecnych czasach, natomiast no tak to zawsze wyglądało, że po prostu ten pośrednik więcej zarabiał, nie miał tyle pracy, jakby jest to zrozumiałe, ale aż taka różnica, moi drodzy, w cenie, no wydaje mi się, nie jest zdrowa, ale jeżeli ktoś chce za to zapłacić, no to jak najbardziej ktoś, ktoś to sprzedaje, jeżeli by nie było chętnych, to pewnie ludzie by nie sprzedawali, też tak można pomyśleć, ale jak widzicie, ceny są diametralnie różne, naprawdę, no bo ja rozumiem, że ktoś kupuje za 2, sprzedaje za 2,50 czy za 3, rozumiem, nie wkłada w to tyle pracy, wkłada pracę, żeby ten towar dowieść. Rozumiem, to jest pośrednikiem, musi ten łańcuch dostaw funkcjonować, to jest jakby normalne. Natomiast jeżeli ktoś kupuje za 50 groszy i słuchajcie, i, i tak naprawdę temu człowiekowi zostaje 10 czy 15 groszy, a sprzedaje za 5, no to jest to trochę dziwne. Ale z drugiej strony, gdyby się tym rolnikom, bo no ktoś może powiedzieć, gdyby się tym rolnikom nie opłacało, czy tym hodowcom, to by tego nie robili. No jest to prawda, natomiast to jest jedyne ich źródło utrzymania, robią to powiedzmy od dziada, pradziada i dlatego w tym siedzą na pewno opłacalność spadła z roku na rok, jeżeli chodzi o hodowlę tak samo jeżeli chodzi o kwestie związane z warzywami jeżeli chodzi o kwestie tak warzyw i owoców to ona bardzo skacze cena ale jeżeli chodzi o jajka to możecie zauważyć, że 5-6 lat temu też te jajka kosztowały 80-90 zł więc tutaj ceny właśnie związane bezpośrednio z z jajkami no, są na podobnym poziomie natomiast koszty się no, siłą rzeczy zwiększają więc tak to się przedstawia, moi drodzy. Nie wiem, czy to, co mówię, w ogóle jest dla Was ciekawe. Jeżeli tak, no to napiszcie w komentarzu, dajcie znać, coś takiego będę nagrywał. No i cóż, zobaczymy. Ważne, żeby każdy miał po prostu, kto chce. Mamy, wydaje mi się, w miarę tutaj. Powinniśmy sami decydować o tym, co chcemy jeść. Ja rozumiem, każdy kupuje tam, gdzie chce, więc jakby z tym was dzisiaj zostawiam, ale każdy powinien sobie odpowiedzieć, jak to dalej będzie wyglądało, bo jak na, na razie nie jest to jakoś bardzo e, po prostu w dobrym tonie i e, no nie widzę, nie widzę tego za bardzo przyszłościowo, natomiast tutaj nie ma co tak negatywnie podchodzić e, z. Biegiem czasu myślę, że to w jakiś sposób, czy w tą stronę, czy w tą stronę się dy, yy, po prostu będzie wyklarować też uważam, że trochę, moim zdaniem, moi drodzy, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, trochę te regulacje prawne są zbyt duże. Ja rozumiem, że mamy kontakt z żywnością, ale jest to naprawdę zbyt duże, co po prostu przeszkadza przyszłym hodowcom się w to wbijać. A jeszcze jedna kwestia, słuchajcie, to jest koszt wejścia, no bo jeżeli byśmy chcieli mieć duży kurnik i chcielibyśmy tutaj teraz budować właśnie kurnik, być dużym hodowcą, no to musimy ponieść bardzo duże nakłady związane z czy samym kurnikiem, czy zakupem drobiu. To jest jakby logiczne, więc koszty wejścia są bardzo duże, no i takie Kwestie prawne, bo wiadomo, tutaj zaraz nam wejdzie ptasia grypa czy inna choroba, i zaraz będziemy musieli kurnik zamknąć, co wiąże się e, no niestety czasami nawet z e, bankructwem. Także moi drodzy, to na tyle dzisiaj z takich moich przemyśleń. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jak widzicie, trawka już rośnie, także chyba mamy e, powoli zaraz wiosnę. Tu śnieg, tu trawka, a tu błoto. No także bawcie się dobrze. Ja Wam życzę miłego weekendu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.